50 zawodników wystartowało w Mistrzostwach Gminy Bełchatów Szkół Podstawowych w tenisie stołowym. Zawody rozegrane zostały tradycyjnie już w Łękawie, gdyż tamtejsza hala sportowa daje możliwości rozgrywania kilku meczów równocześnie. Dzisiaj ostatnie zawody, jeśli chodzi o Gminę Bełchatów w tym roku, to w kalendarzu były ujęte indywidualne Mistrzostwa Gminy Bełchatów Szkół Podstawowych i ostatniej klasy gimnazjalnej w tenisie stołowym. Robimy przede wszystkim imprezy gminne dla wszystkich, bo to jest istotna sprawa, żeby z tej młodzieży właśnie wyłowić esencję do późniejszego takiego sportu wyczynowego. Zawodnicy podzieleni byli na trzy kategorie wiekowe. Najmłodsza to tenisiści do klasy szóstej, następna to klasy siódme, ósme i ostatnia kategoria to klasy gimnazjalne. Poziom dość wyrównany, aczkolwiek widać tutaj zwycięzcy w poszczególnych kategoriach. Większość z nich już trenuje w klubach, także jest ta różnica między powiedzmy sportem takim szkolnym, a już między zawodnikami, którzy trenują w klubach. Zawodnicy grali systemem do dwóch przegranych. I tak wśród dziewczyn w poszczególnych kategoriach wygrywały Oliwia Starzyńska, Kinga Małachowska i Weronika Małachowska. Wszystkie trzy zawodniczki reprezentowały szkołę podstawową w Łękawie. U chłopców triumfowali Jakub Uciennik z Domichowic, Adrian Watała z Janowa i Szymon Kaczmarek z Moz Łękawa. Czasami było naprawdę ciężko zagrać z innymi osobami. Jak oceniasz pozostałą konkurencję? Na początku było bardzo łatwo, ale ostatnie mecze już naprawdę były trudne i inni przeciwnicy też byli bardzo dobrzy. Od kiedy trenujesz? Od prawie chyba drugiej klasy podstawówki. Czy uczęszczasz do jakiegoś klubu? Nie, gram tylko czasami w szkole, na przykład na zawodach czy na świetlicy. Dobrze grali, mój brat mi sprawił najwięcej problemów, no ale dobrze grali inni. A czy trenujesz w jakimś klubie? Tak, w Stomilu Bełchatów, w czwórce. A dlaczego wybrałeś akurat tenis stołowy? No bo to mi najlepiej wychodzi. Jest to ciekawa gra? No czasami jest ciekawa. Tenis stołowy jest jedną z takich dyscyplin bardziej popularnych na terenie gminy Bełchatów. Sądzę, że gdyby była zwiększona jeszcze baza sportowa o postaci stołów tenisowych, których nie kupowaliśmy już kilka lat, byłby ten tenis jeszcze bardziej popularny. Dzisiaj na najszerszych zawodach byli trenerzy z poszczególnych klubów. Zaprosiłem ich po to, żeby mogli spojrzeć na poziom naszych zawodników i myślę, że oni później swoje zdanie na temat wyrobią sobie. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym wszystkich tutaj miłośników tenisa stołowego zaprosić na pierwsze Grand Prix Bełchatowa w tenisie stołowym, które odbędzie się 1 grudnia, to jest sobota, od godziny 9.30 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobrzelowie. Będą rozgrywane trzy kategorie wiekowe, także dzieci w wieku 0-4 Szkoły Podstawowej, 5-8 oraz trzecia klasa gimnazjum. No i najważniejsza ostatnia kategoria, kategoria Open, czyli wszyscy fani do tej pory celuloidowej pieczki, teraz już plastikowej pieczki. Bardzo chętnie zapraszamy. Sobota, 1 grudzień, hala sportowa w Dobrzelowie. Najlepsi zawodnicy otrzymali oczywiście medale oraz nagrody, które wręczył dyrektor szkoły podstawowej w Łękawie.